Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Słuchajcie, jak pamiętacie, kontynuujemy sobie zadanie Bestia z Tusą, musimy teraz wyłowić z zestawu złotą rybkę oraz znaleźć jednorożca. Ja muszę zejść tędy, okej. I później mamy się spotkać z księżną, no i zapobiec morderstwu, które najprawdopodobniej, no niemalże na pewno do niego dojdzie, więc no musimy właśnie mu zapobiec. Dobra, to ruszajmy po tą złotą rybunię na początek. Proszę się tu sunąć, bo my tu nie mamy czasu na kłopoty, tu do morderstwa zaraz dojdzie. Chociaż wiecie co, w sumie po jednorożca jest bliżej, więc pójdziemy po jednorożca. Okej, podejrzewam, że możemy go zwabić znakiem akcji pewnie. Będzie najprościej. A to nie jest prawdziwy jednorożec. Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Geralt, stary, no przecież masz Axie. No nie mogę. Nie byłoby prościej z Axie po prostu? Dobrze, co ja muszę zrobić? Muszę coś poszukać, tak? Przedmiot fabularny. Okej, dobra. Jak tak można? Skandal! Oj tam, skandal. Ja tu mam bojowe zadanie. Proszę się ode mnie. Geralt, czemu ty tak wolno idziesz? Halo? Co jest? Aha, użyj ciastka, gdy zbliżasz się do jednorożca. Dobra, czaję. Geralt, możesz to ciastko... Aha, chyba go nie schowam. No dobra. To w takim razie dojdźmy do tego jednorożca, no i zobaczymy, czy uda się faktycznie go... Ajajaj, no to wywal mnie to ciastko w cholerę. Mogę to wyrzucić. A, mogę zmienić wyposażenie tutaj na pochodnie. A kaganek, dobra, weźmy kaganek. Czyli muszę szukać dalej, tutaj coś mamy. Zimna dziczyzna raczej nie zwabi jednorożca. No jak to dlaczego? Dziczyzna ma dużo białka, na masę. Dobra, a tutaj? Powinno mu smakować. No konie i jabłka to raczej tak idą w parze ze sobą, więc... możliwe, że siądzie faktycznie. Dobra, wymienimy ten przedmiot, podejdźmy trochę bliżej. Dobra, już, żeby też niezbyt gwałtownie. Zaraza. Czekaj, Geralcik, wyjąłeś to jabłko, czy nie? A, bo ja go chyba nie wyjąłem. Wow, ale się odbija. A, widzieliście, jak się słońce odbija od mieczy? Od rękojeści? Kurde, ładnie to wyglądało. O, chyba lubi. No mówię, konie jabłka raczej lubią z tego, co ja się orientuję. Spokojnie. Ogrody są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Nie, Geralcik, nie ma takiej potrzeby, to już tylko 100 metrów zaledwie jest. Tylko poczekajcie, ja muszę zejść niżej, więc musimy sobie jakoś tędy polecieć. Dobra, no i sprężajmy się, no bo jak pamiętacie, ma dość do tego właśnie morderstwa, przydałoby się za... ...powinna być dobrze widoczna pod wodą. Okej. Przecież w tym świetle... No dobra, to co, zanurkujmy sobie w takim razie. Oto było. Można w ten sposób? Można, ale to niskie. Oho. I chyba mamy złotą rybkę. Nie, to jest cukierek, kurde, to nie jest ta ryba. Zaraza, nie widzę jej tutaj nigdzie. Może to to? Kolor średnio widać, muszę przyznać. Tam jest jeszcze jakaś ryba. Tam mamy jeszcze kolejną po lewej. Mam nadzieję, że o którąś się z tych dwóch chodzi. Zaraz zobaczymy. Kolejne jakieś tofi, tu jeszcze dwie ryby kolejne. Dawaj Geralt, szybciej troszeczkę, bo... Oho! Chyba jest.
Ej, zaczekaj. Zatrzymaj się. To ważne. Królu Kormoranie, przynosimy ten oto dar. Racz spojrzeć na nas łaskawym okiem i otworzyć go dla nas. Miesiąc na niebie się odmienił, a ja czekałem w mej dziedzinie. Aż przyjdzie śmiałek i przyniesie prawem należną mi daninę. Kluczyk. Okej, to było świetne. Geralt się nie pieści w tańcu. Dobra, spotka się z księżną, by połączyć wskazówki i ustalić, gdzie ukrył się Milton. No dobra, to lećmy jak najszybciej. No to była świetna scena, naprawdę. Okej, dawaj Geralcik, szybciej, bo nie ma czasu. Czyli tak, mamy jedną wskazówkę z jednorożca. Właściwie z konia. Oraz mamy jeszcze jakiś kluczyk, który w sumie nie do końca wiadomo, gdzie pasuje. No dobra, mam nadzieję, że jak się spotkamy z Henriettą, to w jakiś sposób będziemy w stanie to ustalić. Przecież w tym świetle nic nie widać. Co to? No tak, w tym świetle nic nie widać, dokładnie. Trakcja, panowie. O to chodzi, żeby challenge był trudniejszy, stary, ale już złotej rybki nie ma, także sobie nie połowisz. Chyba, że jesteś fanatykiem wędkarstwa. Kręci w głowie. A jak jest, to bym mu powiedział, że karasie jedzą gówno, ale to już tam... Musiałbym się wracać, wybierać kwestię dialogową, na pewno taka jest. Dobra, let's go. 30 metrów, także jesteśmy już niemalże na miejscu. Mam nadzieję, że księżna sobie poradziła ze znalezieniem tego czegoś. Raczy. Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem. Trochę jak w postalu. Prawo to ja. Geralt, nareszcie! Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Czekajcie. Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Że co? Dołóż koniec fanfar i koniec klaskania. Na błoniach turniejowych tak to brzmi. Fanfary i klaskanie? Może na błoniach turniejowych? Nie, zając na pewno ukrył się gdzieś w ogrodach. Popatrz, jeśli weźmie się szy ze słowa szmer, kl z klekotania, a potem dołoży ar z końcówki fanfar i nia z klaskania, to wyjdzie szklarnia. Rzeczywiście. Brzmi rozsądnie. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej rybki. W takim razie szybko. Do szklarni. No dobra, to w takim razie ruszajmy w te pędy. No niestety nie odgadłem zagadki, ale trudno. Nie miało to większego znaczenia. Muszę przyznać, że to była genialna scena pościgu. Tu jestem.
Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Brooksa, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Nie mówimy o mnie. Teraz już mówimy. A więc nasłali cię na mnie, tak? Kim oni są? Jacy oni? Wynajęła mnie księżna, bo zacząłeś mordować jej poddanych. A więc to takie proste? Powiedziałbym ci, żebyś przekazał księżnej, że została mi jeszcze tylko jedna ofiara, ale nie zdążysz. No zaraz się przekonamy, czy nie zdążę. O kurde, ale widzę, że on mało... Czekajcie, wiecie co? Ja bym chciał zajrzeć do bestiariusza i zobaczył, czy mogę się jakoś przygotować do tej walki. Niekoniecznie. Ewentualnie mogę sobie na miecz nałożyć olej przeciw upiorom, no bo wnioskuję, że to jest upiór. Poczekajcie, ekwipunek. Powinienem mieć chyba jeszcze jakiś olej. Olej przeciw... Nie upiorom, tylko wampirom. Co ja mam z tym upiorem? Już w kolejnym odcinku to mylę. Kurde, ale tak to ja do niego nie doskoczę. Nie no, ej, no tak to ja nigdy go nie pokonam, halo. Teraz może? No dostaję faktycznie jakieś większe obrażenia troszeczkę. Okej, ej, uwaga, uwaga, uwaga! Opadnę zaraz. Kurde, w tym dodatku naprawdę walki są dużo trudniejsze, ale to mi się podoba zdecydowanie. Okej, ale widzę, że pod altem bardziej się opłaca naparzać te uniki niż pod spacją. Dokładnie, dobrze. I tak musimy robić. O! Geralt, spadaj, spadaj, spadaj. Pora na Quen jeszcze jedną jaskółkę. Kurde, pod altem miałem robić te uniki. Teraz nie zdążyłem. Szkoda. Dobra, no coś tam obrywa. Chociaż powiem wam szczerze, nie wydaje mi się, że my go teraz zabijemy. To by było chyba za proste, kurde. Ostrożnie, ostrożnie. Muszę poczekać na Quen. Bez Quena to ja nawet do niego nie podchodzę. Jest kółka jeszcze. Nie, no skubany, on naprawdę jest dobry, no. Ej, no nie, lecz się, no chłopie. Halo, tylko ja tu się mogę leczyć. Chociaż propos, to leczenie mi się niedługo skończy. Możemy mieć lekki problem. Ale teraz ładnie dostał. Uwaga, 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 nie, nie, nie tak, nie tak. Powoli, powoli. Bez gwałtownych ruchów. Kurde, nie taki był plan. Ale dobra, mam Quen. Okej. On coś tak jakby na chwilę czasem słabnie? Nie no, Geralt. Nie tak, nie tak. Nie, bo on się leczy, bo on się leczy. Nie ma leczenia na mojej zmianie. Teraz, teraz, teraz. Teraz bardzo ładnie weszło. Nie no, psuje mi się miecz, ja sobie robicie w tym momencie. Chyba się udało. Ale widzę, że bardzo dużo expa w ogóle zgarniamy za te zadania. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam.
Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. I na wejście właśnie tego pana czekałem. Właśnie czytałem, że Regis jest obecny w Krwi i Winie, a uwielbiam tą postać z książek, naprawdę. Więc nie mogłem się właśnie doczekać już, żeby zobaczyć go w tej grze. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować. Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Detlaff potrafi być uparty. Ale jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jak wy byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaff je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlaffa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaff. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii.
Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić. Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek, nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. No dobra, fajnie było zobaczyć Regisa po tylu latach z perspektywy Geralta. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. No dobrze, ja widzę, że ukończyliśmy kolejne zadanie fabularne na tropie i mamy nowe pogłos. Idź na cmentarz Mère Lachaise i spotkaj się z Regisem. Kurde, naprawdę fajnie go było spotkać. Dobra, ja widzę, że przede wszystkim to... Chciałbym sobie miecz naprawić. Miecze radniczymi niech będzie. Okej. Dobra, także cóż, no możemy stąd chyba wyjść. O kurde. Czekajcie, ja muszę coś w tym miejscu teraz zrobić? Nie, no to jest zadanie fabularne, okej. Mamy też, 46 poziom. Masakra. A zobaczmy może, jakie zadanie ma poziom najniższy. Pieśń rycerskiego serca. To jest chyba najniższy, 35. Albo możemy też zrobić tak, że poczekajcie. Bo właściwie w tym tu są, mamy też pewnie pytajniki, prawda? Ogólne, jest tu coś, wszystko właśnie. O właśnie, nieodkryte miejsce 1 na 5. I moi drodzy, zważając na to, że zostało nam tak akurat czasu, żebyśmy sobie luźno pochodzili po mapie, to myślę, że możemy sobie to zrobić. Tylko teraz tak, ja bym chciał znaleźć jakiś punkt szybkiej podróży, bo to jest trochę daleko. Możemy ewentualnie cofnąć się tam do pałacu, tylko... O kurde, trochę zrąbałem, bo wyskoczyłem do wody, poczekajcie. Jak ja teraz się mogę wrócić ewentualnie? I tak pomyślałem też, moi drodzy, że ja poprzednio, w sensie podczas nagrywania podstawki, robiłem tak, że... Najpierw zbierałem sobie wszystkie tablice ogłoszeń. Hej, tu Geralt. Zbierałem sobie wszystkie tablice ogłoszeń, a dopiero później realizowałem pytajniki. A teraz chciałbym zrobić odwrotnie, mianowicie zebrać sobie jedną tablicę ogłoszeń, wykonać z niej wszystko, co zebraliśmy, a dopiero wtedy zabrać się za kolejną tablicę, bo później jak tak pozbieram sobie te wszystkie tablice naraz, to tego wszystkiego jest bardzo dużo na mapie. Ta mapa jest... taka zalana tymi pytajnikami. Co się dzieje? Proszę pana, mam dla pana list. List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć.
trzymaj. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. A jakby co, to polecam się na przyszłość. Dobra, dam mu te 5 koron, niech ma, czemu nie? Przyjacielu. Doszły mnie słuchy, że bawisz tu są. Mam nadzieję, że zbytnio nie nadwyrężasz zdrowia podczas festiwalu wina. W twoim wieku tego rodzaju wysiłek może być nader zgubny. Być może zainteresuje cię fakt, iż przeglądając księgozbiór jednego z moich przyjaciół, natknęłam się na wzmiankę o niejakim profesorze Moreau, który prowadził badania nad wiedźmińskimi mutacjami. Szczegóły są dość niejasne, umiejscowienie laboratorium nieznane, ale wskazówki mogą znajdować się w dzienniku, który ponoć spoczywa w jego grobowcu. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Gdybyś poczuł się zmęczony bawieniem dam i kosztowaniem boklerskich specjałów, możesz spróbować dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie. Twoja przyjaciółka, Yennefer. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się temu przyjrzeć. No dobra, i mamy jakieś nowe zadanie, przemiana, okej. I tu też mamy 35 poziom, poszukuję grobu Moreau na cmentarzu za murami. Cmentarz za murami, a tutaj mamy cmentarz, aha, czyli to jest inny cmentarz, dobra. Czyli nie odpalę, o kurde, patrzcie, ile nam już zadań pobocznych się pojawiło w tym dodatku, dosyć sporo. Dobra, myślę, że w takim razie zabierzemy się troszeczkę za te aktywności poboczne właśnie, ale w tym momencie chciałbym się właśnie udać do tablicy szybkiej podróży i ruszyć sobie do pytajników. Fajnie też w ogóle, że Yen się do nas odezwała w liście. Fajnie było znowu głos jej usłyszeć. No dobra, tylko teraz właśnie jak ja mam się dostać tam do tego znacznika, czekajcie. Tu jest Beauclair i wszystko jest w porządku. Bo chciałbym właśnie, oho, to chyba nie tędy. Chciałbym się właśnie udać teraz do jednego z tych pytajników, chociaż nie wiem, może tak z buta będzie szybciej? Poczekajcie, gdzie on właściwie... Bo ten pytajnik jest gdzieś tutaj. Ale bym musiał jakoś tym pałacem przejść? Żeby się do tego znacznika dostać? Jakoś tędy chyba bardziej. Ty mnie oczu nie zamydlisz, Wiedźminie. No dobra, w tym tu są, to trochę się pokręcę, zanim będę się orientował w terenie, tak jak to było w Velen, czy w jakimś tam innym Nowigradzie, czy na Skellige. Tutaj też mam jakieś pagórki, inne takie rzeczy. Dobra, ale chyba idę dobrze tego znacznika szybkiej podróży, czy źle idę? Zaraz zobaczymy. Dobrze idę, okej. Teoretycznie jak pójdę po tej drodze, to powinienem trafić. Także tak jak mówię, możemy sobie ogarnąć te 5 pytajników, zobaczymy co i jak. Bo też, no z tego co widziałem, w pierwszym odcinku był ten komunikat, czy w drugim? Chyba w drugim. Tak, w poprzednim. To tam było, że pytajniki się bardzo będą różnić od tych w podstawce. To nie będzie już tam jakaś kontrabanda, inne takie rzeczy. Tylko to będzie coś zupełnie innego, więc tym bardziej chętnie chciałbym sobie to zobaczyć. I teraz tak, bo mogę się tepnąć do winnicy Corvo Bianco, tylko nie wiem, czy tam przypadkiem nie odpali się jakieś zadanie. Bo my do tej winnicy musimy się udać, bo tak jak księżna mówiła, my dostaliśmy akt własności tej winnicy. Ale nie, widzę, że nic się nie odpaliło, dobra. Okej, do tego Corvo Bianco to sobie zajrzymy już może w odcinku następnym ewentualnie. Bo to jest jakieś zadanie chyba z tym związane, tak? Czekajcie. Jakieś szczegóły kontraktu? Nie, to nie to. Awantura o wino to jest chyba to, czy nie? Też nie to. Corvo Bianco, o właśnie, to jest to. Dobra, to możemy się za to zabrać, ale mówię, to już w odcinku następnym. Myślę, że właśnie następne materiały poświęcimy sobie troszkę na aktywności poboczne, zanim udamy się do Regisa. No bo podejrzewam, że sama fabuła Krew i Wino jest pewnie podobnie krótka jak w przypadku Serc z Kamienia. Wow, archespory, proszę bardzo, te potwory mieliśmy w pierwszej części gry. Dobra, no z nimi to może być trochę problem, nie lubiłem strasznie tych potworów. Okej, ten już chyba... Nie wiem, czy się tamten zanurzył, czy jak? Jakoś nie chciał się zbytnio... Wow, ja aż pół życia nie mam. A jeszcze nie pomedytowałem, serio? No to mamy lekki problem. O kurde, mamy lipę. Nie no, chciałbym rozwalić chociaż jednego tego archespora. Nawet nie mam czym się wyleczyć, niedobrze. Nie pomedytowałem. No nie no i schował się, serio?
No nie, dobra, tak myślałem, że zginę. Ajajaj, dobra, zanim pójdziemy na to gniazdo potworów, to trzeba się koniecznie zregenerować. Zregenerować, przespać, pomedytować, nadrobić mikstury. Bo nie miałem ani jednej po tej walce z wampirem. Z tym jak on miał? Dotlan? Jakoś chyba tak. Gdzie jestem w zasadzie? Aha, koło Korfobianko, dobra. To w takim razie mówię, możemy się jeszcze do tego pytajnika wybrać. Chciałbym to jeszcze sobie załatwić. Przynajmniej ten jeden, ale widzę, że pytajnik akurat jest podobny. W tym przypadku mamy właśnie gniazdo potworów. Dobra. Także prześpimy się jedną godzinkę, żeby sobie właśnie wszystko zregenerować. I teraz możemy na te archespory ruszać. Ale fajnie, że nawet nowe potwory są, to mi się podoba. Widać naprawdę sporo tej nowej zawartości faktycznie i... Kurde, no to jest totalnie osobna ekspansja, jakby nie patrzeć. Podoba mi się to. Bo jednak serca z kamienia, wiecie, były na tym samym regionie... O kurde. Były na tym samym regionie... Garat, może rzucić to Quen. Jednak serca z kamienia były na tym samym regionie, więc tam poza fabułą nic takiego nowego nie było. A krew i wino, to tutaj naprawdę widzę, że sporo nowych rzeczy mamy. Oj, ale z archesporami to ja się nie polubię. One w jedynce były cholernie irytujące, a co dopiero tutaj. Dobra, jeden padł. Ale naprawdę, tych potworów nie lubię bardzo. No dobra, tylko czekajcie. Przydałaby się regeneracja jakaś. Dobra, ten zginął. Ulękną się archespory. Powinienem zniszczyć to miejsce. No, to zdecydowanie rozwalmy to w cholerę, bo będzie nas to irytować. Nie, okej, pewnie jeszcze jakiś jeden wyjdzie, co? Czy nie? Nie, nie wyjdzie, okej, mamy jakieś mutageny. Strasznie mi też ciekawi ten profesor Moreau, który ma nam do zaoferowania najprawdopodobniej jakieś te mutageny lepsze wiedźmińskie. Byłoby fajnie w sumie, bo o tym właśnie był komunikat na początku drugiego odcinka, który pominąłem. Przeczytałem sobie go tam później w montażu. Dobra, to wiecie co? Myślę, że w następnym odcinku możemy udać się do tego Korwobianko. Mega mnie to ciekawi, bo widziałem też na Steamie achievement, który się dostaje w momencie, kiedy rozbudujemy sobie Korwobianko do maksimum. Tak jest napisane w opisie osiągnięcia, więc podejrzewam, że to Korwobianko będzie można w jakiś sposób sobie rozbudować. Może troszeczkę jak Monteriggioni w Assassinie 2. Byłoby fajnie w sumie. Dobra, ale myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć, tak jak mówię, w następnym odcinku pójdziemy sobie do tego Korwobianko, zobaczymy co i jak. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Krew i Wino. Na razie.